Cześć, witajcie. W tym filmie troszeczkę o narzędziach, ale głównym tematem filmu będzie kanadyjska farba Para Ultra. Na początek dwa zdania na temat farb Para ogólnie. Farby Para są to produkty kanadyjskie, które w Polsce występują w pojemnikach galonowych, to jest 3,7 litra, albo ćwierć galonowych, to jest chyba 0,87 litra, nie pamiętam dokładnie już teraz. Farby Para mają wydajność powiedzmy do 12 metrów z litra, więc to też taka informacja i są to farby cienkopowłokowe. Dzisiaj farba Para Ultra, która jest farbą kuchenno-łazienkową powiedzmy, ogólnie rzecz biorąc farba, która się nadaje do pomieszczeń mokrych, dzięki swoim właściwościom do pomieszczeń mokrych, ale również i innych, poprzez to, że na przykład jest szorowalna, odporna na szorowanie nawet detergentami, ma perłowy stopień połysku, więc to sprawia, że możemy wykonywać bardzo wytrzymałe, odporne, bezfugowe powłoki na ścianach, sufitach i tak dalej. Wszystkie pomieszczenia mokre typu łazienka, kuchnia, wokół sauny, jakieś siłownie, szatnie, przejścia, gabinety kosmetyczne, lekarskie, nawet garaże i kotłownie, jak najbardziej. Są to pomieszczenia mokre, narażone na zabrudzenia. Dobra. Farba posiada aktywne środki pleśnie i grzybobójcze. To ją też wyróżnia spośród innych farb tego typu na rynku. Jest bezzapachowa, nie kapiąca i farba, która jest dość łatwa w aplikacji. To samo malowanie tym produktem. Ja używałem wałków z mikrofibry. Znaczy się, no tak, zawsze przy tej farbie używałem wałków mikrofibry. Maluję tym od około 4 lat. Mam ten produkt sprawdzony. Producent nie poleca rozcieńczać tego produktu. Dobra, ja używałem wałek o długości włosia 7 mm. Można używać do 13 mm, ale im mniejsze, krótsze włosie, tym ta struktura będzie mniejsza. Oczywiście pojemność wałka też się zmniejsza z długością włosia. To jest dynamik, to jest akurat luster dedykowany do dynamika. On jest o około centymetr dłuższy od wkładów lustera innych, więc to też trzeba wiedzieć, że wkłady dynamika wymagają rączki dłuższej około centymetr. Ale oczywiście mamy mocowanie na system Sherlock albo na teleskop wkręcany, więc to tak jak w każdym jednym lusterze. Mały wałek, dynamik, który ma tą samą długość włosia co duży wkład, też mikrofibra do rozmalowywania narożników, do wykonywania odcinki od podłogi czy tam gdzieś od jakichś innych elementów. Pędzelek to jest akurat Solomon dwucalowy, dość miękkie włosie, fajny, ładny pędzelek, który się sprawdza, znaczy ogólnie pędzelek się sprawdzi w miejscach trudno dostępnych. No i skrobak malarski. Ja tą farbą maluję, jak już mówiłem, około 4 lat. Nigdy nie miałem z tym żadnych problemów. Klienci zadowoleni. 100% łazienek, gdzie ja kupuję materiał, wjeżdża Para Ultra. W momencie, kiedy klient kupuje, no to ma to, co sobie tam akurat kupił. U siebie w domu nie mam łazienki pomalowanej jeszcze tą farbą. Natomiast przy malowaniu tam jakimś pomalowałem dzieciakom wnękę okienną. Tam jest dość duży kawałek tej wnęki okiennej. I oni już tam testują to odpowiednio. Ja jeszcze mam odmalowane takie szafki małe, bo również możemy malować tym jakieś elementy dekoracyjne, nie tylko ściany, ale również drzwi, futryny, jakieś meble czy inne tam elementy dekoracyjne. Mam odmalowane tą farbą szafki i wtedy zauważyłem, jak ta farba dosycha. Ona potrzebuje miesiąc czasu na doschnięcie. Dobra, jeżeli macie pytania odnośnie tych produktów, piszcie śmiało pod filmem. Jeżeli chcecie spróbować, to sobie zakupcie. To chyba tylko Dekorian sprzedaje, więc do Dekoriana po te farby. Świetny produkt, który jak dla mnie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o łazienki. Dobra, zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej.